www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 22 lutego na porannej analizie technicznej. Słuchajcie, w niedzielę już ruszamy. Nie wiem, czy wiecie, ale w niedzielę już ruszamy. Czyli ruszamy z pierwszą lekcją wstęp do wszystkiego. Więc niedziela o 17:00. Gdyby ktoś nie mógł być na spotkaniu jakimkolwiek, no to oczywiście będą zapisy z każdej lekcji, więc można sobie na spokojnie, słuchajcie, obejrzeć. Więc ruszamy z naszą przygodą. Mam nadzieję, że diametralnie wszystko się u Was zmieni po tym, co Was tutaj nauczę. Oczywiście oprócz analizy, bo analiza to jest tylko gdzieś tam takim naszym dodatkiem. Bardziej tutaj będziemy też stawiać na zarządzanie kapitałem, na strategię, więc po prostu tak, żeby praktycznie podejść do rynku. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to serdecznie zapraszam. Link w opisie. Lecimy sobie. A tutaj najpierw. Dziękuję serdecznie za 10 tysięcy subskrybentów. Oczywiście ja na te subskrypcje za bardzo tak nie zwracam uwagi, ale serdecznie dziękuję. Napiszcie w komentarzu, wylosuję kilka osób w poniedziałek, które otrzymają ode mnie jakieś fajne upominki. I lecimy sobie, słuchajcie, do wykresów. Ostatnio mówiłem o korekcie. Coś ta korekta tutaj nie ma. No nie chce się rozkręcić, a może tak. I też nie wiadomo, czy będzie. Też może tak, więc słuchajcie, tak naprawdę to, co nas interesuje tutaj na Bitcoinie, to nic. Tak naprawdę nic, czy to będzie ruch w górę, czy to będzie ruch w dół, to jest nieważne. Nieważne w tym etapie, prawda? Natomiast będzie ważne, słuchajcie, kiedy zaczniemy jakiś spadek, czy też zaczniemy jakiś wzrost. No jeżeli wzrost, no to dalej gdzieś tam pozycje, które sobie polujemy, czy też pozycje, które jeszcze mamy, no to będą dalej zarabiać. Natomiast jeżeli spadek, no to będzie okazja do zainteresowania się nowymi wejściami. Więc tutaj Bitcoin od paru dni nic się nie rusza. Ja też nie nagrywałem w poniedziałek, słuchajcie, bo nic się tutaj za bardzo dużego nie zmieniło i dopóki nie nabierzemy tutaj dynamiki z tego miejsca tak naprawdę, a dzisiaj taka dynamika może się pojawić, bo o 20 jakieś tam wystąpienie Fedu jest, więc może coś tam się ruszy. Natomiast tak czy siak musi się pojawić tutaj dynamika. Bitcoin na razie trzyma się bardzo cholernie mocno, okay? Cholernie mocno, więc nie można mówić jeszcze o jakichś spadkach czy czymkolwiek, bo pamiętajcie, że trend, który gdzieś tam się zaczął, to jest też ciężko zatrzymać, okay? Ciężko zatrzymać, ale gdyby rozpoczęły się spadki właśnie z tego momentu, czyli z tego naszego tutaj strefy podażowej, o której też Wam mówiłem, prawda, o tej strefie podażowej i też mówiłem, że shortuję z tej strefy podażowej, czyli dokładnie tutaj z 25211, no i zobaczcie, były jeszcze jedna była szansa, druga była szansa na dołączenie się ewentualnie. To jest oczywiście pozycja zabezpieczająca, czyli ogólnie rzecz biorąc, ja się bardziej nastawiam na dalsze wzrosty, ale gdyby były te spadki, no to ta pozycja będzie zarabiać na tych spadkach, plus oczywiście będą jakieś fajne okazje. Więc gdyby BTC spadał z tego momentu, czyli rozkręciłaby się ta korekta, to pierwszy przystanek jest 21 tysięcy, ale raczej byśmy się tu nie zatrzymali na stałe, że tak powiem, czyli nie odbijalibyśmy stąd w górę, raczej byłaby to tylko korekta. I po tej korekcie byłaby albo ta strefa 20 tysięcy, albo 19 tysięcy. To jeszcze trzeba byłoby, słuchajcie, zobaczyć w trakcie spadków, jak to by się tam układało. Natomiast ja Wam mówię o spadkach, natomiast pamiętajcie, że trend jest silny, więc na chwilę obecną ja tu jeszcze nie widzę nic spadkowego. Oprócz tego, że tutaj troszkę ten ruch się porusza bokiem, ok? Troszkę ten ruch się porusza bokiem, więc tyle. Odnośnie Bitcoina to tyle. Słuchajcie, AGIX. Taka moneta AI, sztuczna inteligencja, więc dość popularny ostatnio temat z tymi monetami. To nie jest jakaś super nowa moneta, ale słuchajcie, gdzieś tutaj no, dużo zrobiła, powiedzmy sobie szczerze. Tutaj od tych minimów ze stycznia
no to zrobiła 1000%, no to sporo, ale nie na tyle sporo, żeby to było aż jakoś bardzo dużo. Natomiast zrobiliśmy taką, no, piękny wystrzał. Natomiast słuchajcie, średnioterminowo, bo ja tej monety nie mam, ja ją rozgrywam. Na razie jestem bez pozycji na tej monecie. Ale średnioterminowo chciałbym tutaj zrobić zakupy. To jest pozycja pierwsza, czyli 26,764. A tu jest pozycja druga, czyli 19,193. Czyli w razie spadków to będą moje strefy zakupowe. Dwie. I nie będę tu uśredniać ceny, tylko traktować indywidualnie każdą pozycję. Czyli każdą pozycją, pierwszą i drugą, będę zarządzać indywidualnie, prawda? Te tutaj miejsca nie biorę już pod uwagę, ok? Tych miejsc już tutaj nie biorę pod uwagę, bo to nie ten czas, żeby tam brać to pod uwagę. I pod co gram na Agixie? Ogólnie rzecz biorąc, średnioterminowo podkreślam, ok? Średnioterminowo pod coś takiego, prawda? Ale to raczej perspektywa następnego roku, a nie tygodnia czy miesiąca, prawda? Więc tutaj po prostu was gdzieś tam informuję, że tutaj takie zakupy będę poczyniać, jeżeli tam dojdzie. Natomiast cały czas kontroluję tą falę, bo tutaj też się przyłączam, ale już na zasadzie tradingu, czyli tutaj zabezpieczam pozycję. Na razie jestem bez pozycji, ale też tutaj mocno aktualizuję i będę aktualizować to na grupie naszej. Słuchajcie, FTM. Tutaj mamy taki, moglibyśmy mieć, może nie mamy, a moglibyśmy mieć układ harmoniczny. I teraz tak, jesteśmy po pierwszej fali spadkowej, ok, to jest ta fala tutaj, jesteśmy po pierwszej reakcji korekcyjnej. No i słuchajcie, co się w takich przypadkach dzieje? No mamy czytelne A, mamy czytelne B i jesteśmy w czytelnym C. Czy to będzie C tu, nieważne, ok? Fajnie, gdyby było tu, bo tu jest akurat wypada układ harmoniczny, czyli to są okolice 30-30. Natomiast to, co ważne, to nieważne, gdzie to spadnie, tylko ważne, żeby interesować się tą falą, ok? Czyli ta fala, czyli tu mamy to A, tu mamy to B i ta fala C jest dla nas interesująca z perspektywy wejścia w pozycję. I teraz tak, trzeba oczywiście tutaj, jedyne co trzeba robić, to tak naprawdę patrzeć na strukturę, kiedy ta struktura zostaje złamana, prawda? Czyli kiedy ta struktura spadkowa zostaje złamana i przyłączać się w pozycję, zabezpieczając oczywiście tą pozycję. To, co może tu być złego, to trójkąt, okay, który może się tutaj zrodzić. I ten trójkąt niestety byłby najgorszą opcją, ponieważ wybicie tego trójkąta nawiązałoby się ewentualnie tylko z dojściem do tej strefy. Czyli to jest 7428. Natomiast najlepszą rzeczą, jaka mogłaby się tutaj przytrafić, to jest bardzo głębokie zejście, czyli aż tutaj do tego momentu. Okay? Aż do tego momentu. No i tutaj zagranie choćby nawet pod tą strefę popytową, podażową, to jest 144%. Czyli jak widzicie, spadki są dużo lepsze niż gdyby tutaj miało się zatrzymać i rosnąć, prawda? Oczywiście trzeba poczekać. To jest jedyna wada, że trzeba czekać. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, spadek jest dużo, dużo lepszą formą. Więc tutaj słuchajcie, obserwuję ja osobiście tą falę i też aktualizuję na grupie. No na chwilę obecną nie ma takiego przyłączenia się tutaj, ale ta fala będzie do przyłączenia się. Ciężko zrozumieć, osoby na pewno początkujące nie wiedzą, o czym mówię, więc tutaj jakby kieruję to do osób, które gdzieś tam potrafią sobie ten trend tutaj odczytać i zrobić wejście na przełamaniu tego trendu. Czyli ta fala, słuchajcie, ta fala jest falą okazji, tylko trzeba znaleźć teraz przełamanie trendu dla tej fali i wejście. Na razie takiego przełamania nie ma, więc tu będziemy się temu przyglądać i na to polować, czyli Phantom do zrobienia jeszcze ma troszeczkę, tylko najlepiej, gdyby były spadki. Wszystko, chyba tak. Więc wszystkiego dobrego, miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia prawdopodobnie w piątek. Jak się coś ruszy, jak się nie ruszy, to dopiero w poniedziałek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej.